Jak co roku w ramach Art Night Festiwalu na rynku w Nikiszowcu odbył się Art Jarmark. To doskonała okazja do spotkania artystów i podejrzenia ich przy pracy, zakupu wyjątkowych wytworów rękodzieła czy biżuterii, posłuchania muzyki na żywo, a dla dzieci szansa do zabawy. Dopisuje nam pogoda, dużo wspaniałych wystawców, ponad 100 z całego kraju, piękne rękodzieło na najwyższym poziomie, żadnych słabych chińskich wyrobów, dużo dobrej muzyki bałkańskiej, dużo zabaw dla dzieci takich tradycyjnych, śląskich i również bałkańskich, ponieważ ten festiwal jest poświęcony kulturze bałkańskiej. Można się napić dobrej kawy, zjeść dobre ciastko, spędzić bardzo sympatyczne popołudnie. Myślę, że bardzo, bardzo udany. Z roku na rok coraz więcej ludzi, coraz więcej wystawców. Bardzo duży przedział rękodzieła, bo od takiego użytkowego jak bardzo oryginalne torby, po biżuterię, a także można nabyć obrazy, bo oczywiście plener malarski w tle się odbywa, także co kto sobie wymyśli, to myślę znajdzie tutaj. Udało się coś Pani znaleźć dla siebie? Już mam parę rzeczy takich obejrzanych, upatrzonych i podejrzewam, że coś na ścianę sobie kupię. A jak Pani ocenia to przedsięwzięcie tutaj na Nikiszowcu? Powiem, że jest piękne. My teraz mieszkamy w okolicach Żywca, natomiast pochodzimy z Bytomia i stąd nie wiedzieliśmy. Przeczytaliśmy książkę Magdaleny Scheinert o Nikiszowcu. No i jesteśmy tutaj dzisiaj pierwszy raz, córka już rok wcześniej też przyjechała i będziemy jeździć, jest pięknie. Bardzo nam się podoba. Muszę przyznać, że ja generalnie większość czasu swojego życia spędziłem w Warszawie i teraz odkrywam na nowo śląski folklor, także rewelacyjnie się bawię. Jest świetnie, jesteśmy w ogóle na Nikiszu już któryś raz i za każdym razem przychodzimy, to miejsce po prostu przyciąga, jest magiczne. Są same wspaniałe rzeczy, trudno wybrać. Można znaleźć wiele ciekawych, unikatowych rzeczy, których nie kupimy ani w dyskontach, ani w dużych sklepach, więc myślę, że każdy, kto lubi mieć coś, czy to do ubrania, czy do mieszkania dla siebie takiego innego, to warto tutaj przyjść. Zakończenie Art Night Festiwalu nastąpi 14 sierpnia w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.